Siepi 2005. Ostatnia skrzynka z moich zakupów z 2012 roku. Dla mnie niezwykłe wino, bo jak wypatrzyłem na kartonie LY 2012, znaczy, że wino zostało zabutelkowane 201 dnia 2007 roku. Mhm. Czyli nie pracowałem jeszcze wtedy dla rodziny markizów Macei, ale o ile dobrze pamiętam, moja historia w gospodarstwie rozpoczyna się na początku listopada 2008 roku. Jedną z rzeczy, zresztą nie mogło być później ani wcześniej, bo karton został wyprodukowany w 2008 roku, więc na pewno było w marcu 2008 roku i wtedy tak naprawdę trafiły do nas kartony do skrzynek. A skrzynki były sukcesywnie zamykane w okresie zimowym, wtedy kiedy jest trochę mniej pracy przy winie, albo więcej pracują nasi koledzy w winiarni, a my na butelkowaniu pracowaliśmy trochę mniej. Zobaczymy, czy się uda otworzyć. To jeszcze stara metoda zamykania, bo skrzynka była zamykana do któregoś roku gwoździami, takimi prawdziwymi, a później już niestety z szywkami. Więc spróbujemy ją otworzyć, nie podważając niczym, nie łamiąc skrzynki. Nie zawsze to wychodzi, ale może się... O, jest. Może się uda. Jest moc. Zobaczymy, co zostaniemy w środku. No to trochę czekało. Jest. Minęło 14 lat od momentu, kiedy je zamknęliśmy. Wyglądają absolutnie perfekcyjnie, leżały w świetnym miejscu, więc nie miałem takich pełnych obaw, ale zawsze jakiś myśl, że coś poszło nie tak, jest. Siepi 2005. Jakie informacje tutaj na butelce są? Butelka, albo inaczej samo wino jest zawsze mieszanką 50% Sangiovese i 50% Merlota. Tylko w najlepszych rocznikach, tylko w najlepszych, wtedy kiedy wino się do tego nadaje. Dwa takie roczniki, które znam, 2009, na pewno 9 pamiętam, nie pamiętam, który jeszcze, kiedy Siepi nie pojawiło się, nie zostało zabutelkowane. Najważniejsze wino rodziny markizów Macei. Mhm. Ja go porównuję trochę do, jakbyśmy mieli okręt, do bandery. Na żaglowcu, do samej, że jest bandera. Czy flaga, to jest taka flaga, bo oczywiście żagle to jest Fonterutoli, czy Castello di Fonterutoli, a to jest czymś, czym rodzina się chwali. Jaka jest różnica w tej koncepcji między żaglem a banderą? Między żaglem a banderą? To jest niezwykłe wino dopracowane i jest go naprawdę niewielka ilość. Aha. To jest taka wisienka na torcie, czyli taka właśnie bandera. Natomiast żagiel służy do napędu okrętu, okay, czyli żaglowca. Czyli tam produkowana jest świetnej jakości wino, ale w takich ilościach, które niosą okręt do przodu, czyli pchają gospodarstwo do przodu. Aha. I to są dwa wina. Fonterutoli, Chianti Classico. I teraz Castello di Fonterutoli Gran Selezione. Od kilku lat, kiedy pojawiła się nowa denominacja, i to są takie dwa olbrzymie żagle, które dają napęd dla gospodarstwa. Jest Jasne. Oczywiście oprócz tego całe mnóstwo mniejszych żagli i pomocniczych żagli, ale to powiedzmy, że Castello jest takim żaglem, a spinakerem jest Fonterutoli, takim, który daje napęd. Jasne. Zapraszamy. Siepi 2005, ostatnie 6 butelek, jakie są dostępne, no myślę, że nie tylko w Polsce, ale w ogóle. Czyli w prywatnych rękach. Do zobaczenia.